Drogi pamiętniczku, piszę do ciebie te słowa, ponieważ jest już po 23 i bydło ułożyło się wreszcie do snu. Zgadza się. Jestem pastuchem. Większość powie zajebista fuszka. Żadna praca nie hańbi. Nie narzekaj, do smrodu można się przyzwyczaić. Mogłeś zostać tiktokerem, to jest dopiero przypał. Niestety, zwierzyna jest bardzo nerwowa. Plują kotwy z byle powodu. Muszę bardzo uważać, żeby broni Boże nie zbudzić któreś, bo ciśnienie z harśliny mają takie, że może zrobić krzywdę. Mój poprzednik stracił oko kakaowe. Mam nadzieję, że będę miał więcej szczęścia. O cholera, co tu robić, co tu robić? Wiem, zatkam ryj. Uff. Miałem fart. Po angielsku fart. No dobrze, do rzeczy. Drogi pamiętniczku, wiem, że takich próśb masz tysiące, ale czy mógłbyś mi pożyczyć trochę forsy? Niedużo, 4,30. Tyle w piekle kosztuje pryta. Pamiętniczku, żegnaj. Dobra, zmiana tematu. Niech będzie forum egzorcystów. Aha, nie jestem jedyny. Ale spokojnie, wykosimy konkurencję. Jak załatwić internetowego trolla? No, pocisnąć mu jakoś chyba. Zwariowałeś, przecież trollowi właśnie o to chodzi. I to może ignorować. Amatorka. Co z tego, że my nie odpiszemy, jak 30 osób się z nim kłóci? No to nie wiem. Zgadzać się z nim, przytakiwać i lajkować posty. Serio? A jak? No właśnie. Pocisk 17 ma rację. Diabeł jest dobry, bo każe złych ludzi. Enter. Ty. Kurde, faktycznie. A w ogóle to nie średniowiecze. Nie ma żadnych demonów, a egzorcyści tylko wyciągają kasę. Enter.